Czyli czekajcie, bo tam jest skrót. Czy my tam pójdziemy? Nie, bo my już odblokowaliśmy ten skrót, o którym wy mówiliście. Zastanawiam się, czy tędy, bo już zawarliśmy sojusz z tym. Sojusz z... z tym gościem. Tym takim... tym ogrem chyba. Boom boys? Ile śmierci? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra. Przed tobą sprint. On dalej strzela. Czemu ten koleś strzela tutaj? Czy on już nie strzela do mnie, rozumiem, tak? Ja pierdzielę. Ale kurde mi się trafiło, powiem wam szczerze. Starałem się, czy rzeczywiście to tak jest, że... on strzela do nich, a nie do mnie. Okej. Okej, spoko. Czyli on rzeczywiście strzela do nich po prostu. Okej. A trzeba uważać. Trzeba uważać najwyraźniej. Znaczy coś tu będzie. O, patrzcie, coś tu jest jednak. Warto eksplorować. No i super, teraz te gno jeszcze. Jeszcze tego gnoja mi tu brakowało po prostu. Tego gnoja jeszcze mi tu brakowało. Dobra, czy ten gir ma znaczenie ostatecznie? Bo ja tu widzę, że mam jakieś fizyczne uderzenia. Niby stracę fizyczne obrażenia, ale magiczne zwiększę sobie. Tutaj mi się 52. No ten mój gir nie jest taki zły. W zasadzie mam 47 obciążenia. Tu mógłbym... waga jest o wiele większa. I udźwigu wtedy bym miał więcej. Zastanawiam się, kurde, czy warto w ogóle zmieniać ten armor mój. Północna zbroja. Waga o wiele więcej, trwałość niby lepsze, ale z drugiej strony cięższe. Chyba, że taką, kurde, kapotkę chcę założyć sobie. Od magicznych obrażeń, błyskawice, mrok. Zbroja skrytobójcy jest naprawdę spoko. Nie możesz nosić i itemy powyżej 70%. I mniejszy regen ten. Ponieważ fatrol i mniejszy. Okej, dobra, fatrol to rozumiem, że dłużej po prostu roluje. Krwoto. Zastanawiam się, czy to jest warte, ta zbroja północna. Północna zbroja. Północne rękawice. Północne spodnie. Północny hełm.
Okej. Dobra, no wagi jeszcze nie mam aż takiej dużej, nie? 60% wagi to i tak mam już wtedy rolę takie ten? No tak się zastanawiam teraz. Wiecie, bo tędy mogę jeszcze przejść? Nie mogę przejść, tylko tu trzeba jumpa zrobić. Kurwa, to skakanie po prostu, ja pierdolę. 70, 50, 30 to są progi. No ale bo jak ja klikam, widzicie? Nie, patrzcie na to, serio, bo jakby siła tego kliknięcia jest taka, że jak klikasz, to siłą rzeczy ci kurde na boki się majta. Ledwo się poruszasz, dobra. Ja pierdzielę, nie wytrzymam. W dupie to mam, nie będę tam chodził nigdzie. Dobra, daj goście zginą. Czy rzeczywiście on mi nie zadaje obrażeń? O, holy shit. Kurde! Jest bardzo ważny item jak skoczysz. No. Dobra. O. No i elegancka. Fragment kości nieumarłego. Co to mi daje? Pewnie nic. No ale dobra. Czyli zajebiście, mamy sojusz kurde z olbrzymem. Dobra, to jest super. Zajebiście. Let's go, idziemy dalej. O, to będzie dziadzie. Kurde. Na tym stoku, zanim ja się zbiorę do ataku, to trochę to trwa. Daję ci heala spotki, okej. Czyli to jest plus 1 do heala spotki, tak? Ach, to skakanie, tego trzeba się wszystkiego nauczyć. Wielka kosa. Dobra, let's go, idziemy. Czy on zrobił katanę? Nope. Nie zrobiłem żadnej katany, moi drodzy. No jest, czy tam ktoś mi mówi, jakiś uczy katana, kurde, jakiś tam. To jest boss. Yo, edgy kosa. To tutaj chyba boss jest, nie? Ale dobrze wiem. Oto tajemnica. Przed tobą dziura. To nieźle. Chciałem zobaczyć Warcraftowe Soulsy. Dobra, to czekajcie, tych gości trzeba pozabijać tutaj? Ale mnie zrobił. Come on now!
Janek, suro, zajebiście. Dobrze wiem, tutaj trzeba... Zajebiście. Holy shit! Oh shit, oh shit. Oh shit. To był panik Estus, moi drodzy. To jest, kurde, trudne, powiem wam szczerze. Z estokiem to jest mega trudne. Fuck. Dusza zepsutego drzewca. Za pierwszym razem, boys. Za pierwszym razem. Kość wiodąca do domu. Tarcza, jakieś coś tam. Ofiaruj kajdany z kręgosłupa. Chcemy tutaj dać? Zastanawiam. Rozpalmy ognisko na pewno. Okej, okay, dobra. Whatever. Whatever. First try, boys. Easy. Ofiarujemy to, czy nie? Jak myślicie? Typeczkowi, który siedzi na tronie. Dobra, czyli to ten. Ale tutaj ołtarz składamy w ofiarze? Dobra, jolo. Okej, okay, niby oddanie mojemu przymierzu się zwiększyło. Przydać około 10.
Coś tu jeszcze będzie? Zobaczmy. Ale ten... Frakcyjne itemy dajesz po 10, dobra. Czyli już mam... Mam jeden. No dobra, jolo. Czyli co, wracamy się w takim razie do tego. Podróżuj i wracamy się do... Kapliczki. Tam niby mówicie, że jakaś katana niby jest. Dobra. Niby tam typeczek na tronie jest. Gdzieś tutaj? Chyba na tym tronie, nie? All that unkindled, and a seeker of Lord, I am Ludlith of Courland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago. If substantiation be thy want, set thine eyes upon this sad cadaver. No need to be coy. Have a clue. Daj piec transpozycyjny. Oh, belike it is a transposing kiln in thy possession. Seeing better days, but methinks it shall suffice. Now, bring to me a twisted sword. Transposition is the art of extracting and coal in transposing a twisted soul, its true power transferred to the thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear in a little transposition? Co jest? Rozpocznij transpozycję. A czy ja mogę kupić teraz coś? Dobra, transpozycja jest kraftowanie broni z dusz bossowych. Okej, dobra, czyli mogę stworzyć ten miecz na przykład tutaj, tak? Albo tutaj, włócznię jakąś taką. Wymagane dusze, czyli kraftuję z dusz. A, Worda, to czyli to jest broń, czyli to jest broń tego Worda, okej. Dobra. Wymagane cechy, potrzebuję jeden strengtha więcej, żeby to nosić. Tak swoją drogą, chyba. Siła 10, 1. Okej. No to wiem, co jest za boss. Włócznia to jest ten pierwszy boss chyba, nie? Chociaż nie jestem do końca pewien. Jaki topór demona? No to tego demona to wiem, co to jest. Odnawia punkt życia z każdym kolejnym atakiem. Ej, to wydaje się fajne i to za zero niby jest, tak? Mogę to skraftować za zero? Okay. Now, do not be away over long. Dobra. Może ja wyglądam jak z jakiś władcy pierścieni dosłownie. Co ja tu mam? Wrogowie ci dają więcej dusz, to spoko, odporność na krwotoki, obrażenia od ognia. Tylko ciekaw ile to absorpcji daje. Nawet nie wiem. Pierścień Flina. Oraz z każdym kolejnym atakiem. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. To jest taki lifestyle niby. Chujowaty. Dobra. Tak, tym bardziej, że kraftując ten link poświęcisz topór Worda, którego nigdy nie użyjesz. Bo jest pod stręg. A, dobra, czyli ja używam po prostu tych rzeczy z bossów. Dobra, rozumiem. Dobra, nowy poziom. Zobaczmy jak my tam wyglądamy. Z tym poziomem, teraz 5000 niby mamy i zastanawiam się, czy więcej dexa byśmy chcieli. Byśmy wzięli jednego dexa i wymagane dusze na kolejny poziom to dużo więcej, o Jezu, to ja musiałbym wytrzymałość na razie dać. Dajmy wytrzymałość na razie sobie, tak balansujmy mniej więcej.
Dobra, oddaj popiół staruszce. Dobra, kup z przedmiot, daj popioły, tak? Popioły grabarza. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow. I only hope these new wares content. Dobra, kup przedmiot. I co ona tu ma? To są żary, proszki, wysuszone palce. Super. Strzała Farona. Bułat. No, jakieś tutaj rzeczy są. No to na razie nie ten. Sprzedaj przedmiot. Sprzedawanie tych przedmiotów ma sens. Daj mi 50 dusz. Czyli w zasadzie to dostaje tyle samo, tak? Dusza zepsutego drzewa. Kup klucz do grobowca. Klucz do grobowca. Klucz w kanale osady nieumarłych. A, czyli to jest tam, gdzie ten skrót jest, dobra. Okej. Ashen one. B. Dobra. Rozumiem. Ja mam tego czy nie? Nie, przydziel Estusa to już mam przydzielone. Mocniej broń, dobra, na razie wyjdź. Jak oddasz Black Bomb do gniazda, dostaniesz grudkę tytanitu do ulepszenia. Czyli do tego gniazda tam, o, tak? Czyli bombę muszę mieć jakąś, czekajcie. To jakoś tędy do góry się szło, nie? Czyli do gniazda mam rzucić bombę. A to co to tutaj jest? Czemu nie mogę przejść? What the hell? Czy piromantę odblokowałem? O, jest, dobra. What the fuck? Czemu tak było? Dobra. Kurwa. Czytuje się lokacja, ja pierdzielę. Jak zwykle. Zaczyna się, kurde, skakanko. Zaczyna się skakanko, moi drodzy. Dobra. Spokojność w ognisku, HP dostaniesz do podków. Dobra. Ja właśnie nie rozumiem już, jak wszystkie te mechaniki działają. Co, jak, gdzie, kiedy. Znaczy bombę. Słaby komputer na Dark Souls. No właśnie, też się tak domyślam. Czyli co tutaj? Okej, i co ja mam teraz zrobić? Bombę? Bomba zapalająca? Ja mam to rzucić po prostu? Okej. What the fucking hell? Wyrzuć ją z eku. Tom. Zmień. Cofnij, pokaż informacje, zmień. Jak się wyrzuca? Jak to się dropi? A, wyrzuć. Jedną, tak. I co teraz? I co teraz? Pamparam, pamparam. Ja pierdzielę, to duży odłamek od razu zostałem. Ja pierdzielę, jakie to dziwne. Pam param. No i dobra. No i elegancko. I co teraz? Let's go. Ktoś mi coś tam mówi. Czarną bombę dropnij. Dostaniesz grudkę. To jest potrzebne na wyższy upgrade. Dobra. Czyli tą czarną bombę, a nie tą zwykłą. Rozumiem.
Dobrze, pamparam, pamparam, o co chodzi? Czemu ona tak gada? Wyrzuć. Tak. Jezusie drogi, ja sam sobie to robię. Wy to widzieliście? Ja jebie. Czy ten przedmiot tam będzie dalej leżał, czy muszę kolejną bombę wypieprzyć? Ja chyba straciłem item w takim razie, najwyraźniej, tak swoją drogą. Aż mi się normalnie odechciewa grać. Zaczyna się po prostu. Jestem stiltowany i wkurzony trochę. Czy nie mogę sobie odblokować jakiejś drabiny, żeby tam wchodzić? Dobra, na spokojnie. Straciłem pewnie jedną bombę, coś tak czuję. Tak, straciłem bombę. Wyrzuć. Aha, czyli kurwa straciłem tą bombę. Czyli straciłem straciłem przedmiot, moi drodzy. Dobra, co mam jeszcze wyrzucić, powiedzcie mi. Kość wiodącą do domu też tu dropnij. Jesteście totalnie po prostu masakra jakaś. Gratulacje. Riptide Night Chunk. Wyrzuć. Zawołanie. Żelazny karwasz dostałem. Przez twoją cierpliwość. Na szczęście cierpliwość mam. Wydaje mi się, że mam większą cierpliwość niż wy. Tak, takie mam wrażenie. Dostałem karwasze jakieś. Żelazne. No właśnie widzę, że takie dobre. Jezusie drogi. Dobra, w dupie. Idziemy dalej. Ktoś mówi, że coś do ognia mam wrzucić. Coś do ognia miałem wrzucić. Zobaczymy co. Witam wszystkich, dzień dobry, cześć. Zajebiście. Kość do ogniska, dobra. Ja pierdzielę, się zabiję. Kość do ogniska. Czyli do tego ogniska, tak? Pal fragment kości nieumarłego, tak. Dobra. Poziom ogniska 2. Spal fragment kości nieumarłego. Okej, coś dostałem? Skrzynia na dobytek. Dobra, czy tu mogę pochować rzeczy? Okej. Czy ja mogę na przykład z tego bossa na przykład zjeść to tutaj?
jedna ze spaczonych dusz o wielkiej sile. Czy to jest crafting, czy to jest po prostu coś w tym stylu? Jak te tutaj do pałki. A, Estus jest plus jeden. A, dobra, Estus jest plus jeden, dobra. Okej. That's cool, czyli więcej leczy. Rozumiem. Czyli tą duszę tego demona używamy teraz, tak? Dobra. Jak skorzystasz item, wy jesteście kompletnie... Każda dusza bossa najlepiej jest przerobić na ten, czyli to przerobić na item, tak? Zepsuta dusza drzewa. Okej, okay. Ja u tego gościa robię ten, tak? Czyli co z tego drzewa dostanę? Dobra, czyli co? Dusza zepsutego drzewa, dobra, czyli dostanę ten o. Miecz. Czyli za 1000 dusz mogę przekraftować to na to. Miecz pogromca pusty. Czy to jest fajne? Miecz albo dzidem. Jolo, zobaczymy sobie co to jest. A czy na przykład ja w ekwipunku nosząc rzeczy, to też się przyczynia do mojego tego, do mojego obciążenia, które mam? Czytaj, im więcej tych przedmiotów tutaj tego o mam w ekwipunku, tym więcej waży wszystko? Czy jak to działa? Miałem coś podkładać? Nie mam wymaganych cech, wiem, tam będę musiał strengtha sobie zrobić. Ale zobaczymy, czy do tego gościa przypadkiem... Nie, dobra, czy to nie wpływa, rozumiem. Dobra. Okej, mogę teraz niby tutaj siłę sobie zwiększyć, teoretycznie. Dobra, go, idziemy zręczność. Be safe. Be safe. Dobra, czyli co, idziemy dalej? Wydaje mi się, że powinniśmy iść dalej. Więcej walenia się, kurde, w menu niż grania normalnie. A, podróżuj. Jama, okej, kapliczka zjednoczenia. A to wszędzie jest kapliczka zjednoczenia w takim razie. Dobra, i teraz teoretycznie, jak jestem tutaj, to mogę się przejść tu. Przejść się do kanałów i zobaczyć, gdzie te kanały mnie poprowadzą. Chcesz być zombie? Nie. Nie.